Dzisiejsze stypendia, właściwie cała procedura jest części Państwu znana, ale samą procedurę wręczenia stypendiów myślę, że poprzedzi popis zdolnej młodzieży. Zapraszam Bartosza Labuna, studenta 4 roku Politechniki Gdańskiej, planowania przestrzennego. Bartosz w warsztatach urbanistycznych organizowanych przez Koło Studentów Politechniki Warszawskiej zajął 2 miejsce za projekt zagospodarowania Jasne granice, czytelne ulice. Na Politechnice Warszawskiej przez, jak już pani doktor Hedner powiedziała, przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, a warsztaty się nazywały Jasne granice, czytelne ulice. Polegały one na tym, żeby część dzielnicy Warszawy, dzielnicy Bemowo, przekształcić w bardziej przyjazną dla ludzi przestrzeń, żeby osiedle znane na przykład z Gdańskiego Przemorza, z Gdańskiego Przemorza albo na Zaspie odmienić i wprowadzić nową jakość przestrzeń publiczną. Bardzo się cieszymy, że mamy tyle zdolnej młodzieży, tyle dzieci zdolnych w naszym mieście. Rzeczywiście konkurencja w tym roku była ogromna. Młodzież, dzieci z bardzo dobrymi wynikami i z postępów w nauce i bardzo widocznych w życiu miasta, w środowisku naszego miasta. Więc naprawdę jest za co nagradzać. Obiecujemy, że za rok te nagrody będą jeszcze większe, bo dysponujemy tym budżetem tegorocznym. Ale naprawdę wszystkie te młode osoby, które dzisiaj są na sali, po prostu zasłużyły sobie na to, żeby jakieś wynagrodzenie ze strony miasta Puckiej wyróżnienie otrzymać. Anna Kwanta, Chleb, zapozna nas z utworem Agnieszki Cawinią Na trapezie. Towarzyszyć Ani będzie Dorota Mańkowska. Przyznaliśmy 23 stypendia w roku szkolnym, 23 stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 3 dla studentów. Miałem bardzo sympatyczny telefon podczas posiedzenia komisji, bo pani burmistrz właśnie dzwoni, mówi: brakuje pieniędzy, tyle mamy zdolnej młodzieży. No więc decyzja była krótka, szybciutko zwołać odpowiednią komisję budżetową, która zaaprobowała wszystkie właśnie kandydatury również, bo musimy nagradzać zdolnych i tych, którzy właśnie działają na rzecz swojego środowiska. I właśnie takie osoby dzisiaj tutaj będziemy mieć przyjemność gościć. Karolina Budzisz, recytując naszą wielką nobistkę Wisławę Szymborską, Kot w pustym mieszkaniu, udowadnia Państwu, niekoniecznie trzeba grać. Karolina, proszę bardzo. Umrzeć, tego nie robi się kotu. Bo co mam czuć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami. Nic, niby tu niezmienione.
a jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. Słychać kroki na schodach, ale to nie tak. W rękach, co kładzie rybę na talerzy, także nie ta, co kładła. Coś nie zaczyna się w swojej zwykłej porze. Coś tu się nie odbywa tak, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szat się zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech on tylko wróci. Niech to się tylko pokaże. Już on się dowie. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku. Na bardzo obrażony łapa. I żal jest go pisków na początek. Uważamy, że ci młodzi ludzie tutaj obecni to jest absolutnie największy potencjał naszego miasta i trzeba im za to podziękować, pogratulować im i rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i czekamy na jeszcze więcej tak genialnych osób. Musi być powiązane z samą oprawą. Gratuluję Wam tej wytrwałości.
i życzę Wam, żeby ona Was nigdy nie opuściła. Bądźcie wytrwali, rozwijajcie swoje talenty. Cieszę się, że wielu z Was te talenty może rozwijać w naszym kochanym mieście. No już może na poziomie akademickim trzeba troszkę wyruszyć, ale jednak od Puczka jest to niedaleko. Więc generalnie jako włodarz miasta myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że Puck daje szansę rozwoju dzieciom i młodzieży. A jeśli nie, jeśli macie jakieś pomysły na to, żeby więcej szans dla siebie znaleźć w naszym miejscu, to czekamy na takie propozycje. Bo chcielibyśmy, żeby poza wytężoną pracą i osiąganiem cudownych wyników w nauce, żebyście mogli swoje pasje rozwijać, które są zapewne przeróżne. I czasem tylko trzeba stworzyć warunki, żeby umożliwić rozwijanie tych pasji. Jeszcze raz gratuluję serdecznie wszystkim młodym ludziom, ich młodym rodzicom, dziadkom, może nieco starszym, nauczycielom, dyrektorom. Cieszymy się bardzo, że możemy dzisiaj 23 stypendystom szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych wręczyć uroczyście stypendia i 3 studentom, oczywiście wyższych uczelni. Także razem jest nas 26, pośród 59 to jest naprawdę wielki sukces, jak pani inspektor mówiła, wielkie wyróżnienie i oklaski sobie wszyscy może poklaszmy razem, bo to jest naprawdę wielki. Zapraszam Małgorzatę Dubieniecką, uczennicę publicznego gimnazjum imieniem Jana III Sobieskiego w Żeliszczewie. Zapraszam Katarzynę Lepicką, bo również uczennicę publicznego gimnazjum w Żeliszczewie. Zapraszam Anię Kwarta, uczennicę publicznego gimnazjum imieniem Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Również uczennica publicznego gimnazjum imieniem Endelotu w Pucku, Beata Graban, zapraszam. Kolejna uczennica publicznego gimnazjum w Pucku, Agnieszka Sawicka, zapraszam. Zapraszam Olafa Piłata, ucznia publicznego gimnazjum imieniem Endelotu w Pucku. Zapraszam Piotra Patryka Forwelę, ucznia publicznego gimnazjum imienia Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Niepubliczne gimnazjum w Pucku, Bartosz Boniecki, zapraszamy. Burz, niepubliczne gimnazjum w Pucku. Niepubliczne gimnazjum w Pucku, Julia Czaja. Aleksandra Czajkowska, niepubliczne gimnazjum w Pucku. To jest stypendium brat, który reprezentuje siostrę, a siostra jest w tej chwili na ślubowaniu w szkole muzycznej, także pracuje. I gimnazjum ogólnokształcące imieniem Macieja Bożyńskiego, Marta Tomczyńska. Znany pani
Państwu Michał Godlewski, również Gimnazjum Ogólnokształcące im. Macieja Płażyńskiego w Płocku. I zaczynamy stypendystów ponadgimnazjalnych. Uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Stefana Żarowskiego w Kucku, Karolina Łodzisz. Zapraszam. Również kucki ogólniak Zuzanna Listowska. Ryban, Liceum Ogólnokształcące w Pruszku. Żeby nie było nudno, to pierwsza akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Magdalena Kuchnowska. Szóste Liceum Ogólnokształcące imieniem Wacława Sierpińskiego w Gdyni. Adrianna Kos. Trzecie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dziennymi imieniem Marynarki Wojennej RP w Gdyni. I tutaj witamy wielu stypendystek Marię Stachecką. Dorota Mańkowska, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imieniem Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. I wracamy na nasze podwórko. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Pucku, Wojciech Graban. Tomasz Czajkowski. Studentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego Małgorzata Dębicka. Studentka Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego Kamila Jecha. Szczerze wróciła ze stypendium w Niemczech, a dzisiaj wróciła z Berlina. I znany Państwu Bartosz Labun, student Politechniki Gdańskiej. Najpierw stypendyści z panią burmistrz i panem przewodniczącym oraz radnymi, a potem jeszcze dołączą dyrektor.